Siema, z tej strony Agis i jeżeli w ostatnim, powiedzmy, tygodniu byłeś lub byłaś na moim streamie na Twitch TV, to prawdopodobnie zauważyłeś lub łaś, że na przykład w Minecrafcie mam 10 FPS-ów, albo jakieś tam inne gry lagują lub takie dziwne rzeczy się dzieją. Jakieś kurde artefakty, tutaj się audio frizuje, tam się dzieją inne rzeczy, więc w sumie no dziwne rzeczy się działy. No i ogólnie, żeby na moim komputerze mieć 10 FPS-ów w jakiejkolwiek grze, to trzeba się naprawdę postarać. No i razem z widzami na Twitchu zaczęło się gdybanie, co to może być za problem, jak to naprawić, no i w ogóle skąd to się wzięło, i na pierwszy ogień poszło to, że skoro się przeprowadzałem, to może przy transporcie nie zabezpieczyłem komputera i spadły na moje karty graficzne jakieś tam meteory lub inne rzeczy. Ja również po nocach siedziałem i szukałem rozwiązania na ten problem, bo to nie był taki super ważny problem, to był bardziej taki problem z natury tych dokuczliwych, bo jednak wiecie, jak otwieramy CS-a tam 30 sekund czy coś takiego, no to w końcu gdzieś się to pododaje, no i zacznie nas to denerwować. Po drodze szukania rozwiązania wpadłem na w sumie wiele takich pomysłów różnych, na przykład wymień monitor, wymień kabel od monitora, wymień kartę graficzną, przeinstaluj sterowniki, przeinstaluj pół komputera, takie fajne rzeczy. Wszystkie te fajne rozwiązania jednak wiązałyby się z tym, że musiałbym po raz kolejny na parę dni zniknąć z YouTube'a, a nie chciałbym tego robić, ponieważ no jak musiałem się przeprowadzić, to wiadomo, że trzeba tam na chwilę sobie zniknąć, ale później już po prostu cieszyłem się, że mogę wrócić na YouTube'a i robić tutaj filmy dla moich widzów, a tutaj taki psikus. Przeinstalowałem sobie sterowniki od kart graficznych, bo pomyślałem sobie przy wprowadzce tutaj, że nowe mieszkanie, no to nowe sterowniki, hech, no i w sumie zainstalowałem je bez żadnego sprawdzania, co jest jednak czasami nawet wielkim błędem. Okazało się to być bardzo i to bardzo krytycznym błędem nawet w tym przypadku, ponieważ, ale do tego przejdziemy później, bo to już tak na końcu jest. W każdym razie, no przeinstalowałem sobie sterowniki na jakieś tam starsze, z powrotem cofnąłem wersję, no i się okazało, że problem dalej jest. Jeżeli o moje komputery chodzi, to są to takie składaki, w sensie, że ktoś je tam składał, tylko nie byłem to ja. Ja współpracuję z taką firmą, która ogólnie robi dla mnie tego typu rzeczy, dlatego że ja personalnie nie mam na to czasu. Znaczy, jakbym miał ten czas, to bardzo chętnie bym sobie złożył własnego peceta, ale po prostu nie mam na to czasu. Dlatego napisałem do nich w sumie, no bo oni składali tego peceta, oni w sumie tam wiedzą, o co chodzi, a poza tym oni również dają mi gwarancję na 5 lat, więc mówię sobie, hej, no przecież oni wiedzą, o co chodzi. Napisałem do nich maila, wysłałem do nich takie video, na którym pokazuję te artefakty, no i ten pan od supportu mi odpisuje, no i mówi, tutaj się, panie Kacperku, a pan Kacperek sprawdzał może monitor, a pan Kacperek sprawdzał kabel od monitora, a pan Kacperek sprawdzał kartę graficzną, czyli takie rzeczy, na które sam już wpadłem. No i mu w sumie napisałem, że problem, który ja obecnie mam, nie występuje na drugim monitorze, bo ja obecnie mam dwa monitory. Tak normalnie korzystam z trzech, ale jako, że teraz ogólnie no, ten cały sklep, w którym kupiłem sobie biurko, jeszcze nie miał okazji zabić więcej drzew, żeby zrobić pozostałe części biurka, to na razie nie mam po prostu miejsca na trzy, korzystam z dwóch. W pewnym sensie spadł mi kamień z serca, dlatego że wiedziałem, że moje karty graficzne trzymają się i są ok, bo jednak było to wiadome, że jeżeli powiedzmy byłby jakiś błąd z kartą graficzną jedną lub drugą, to po prostu problem występowałby na obu monitorach. Bo jedno z moich podejrzeń było takie, że przy transporcie po prostu nie zabezpieczyłem kart graficznych w żaden sposób, w sensie one sobie siedziały w komputerku, no i po prostu może przy jakimś wstrząśnięciu na drodze się piny wygięły, no i dupa, już kurde, nigdy więcej nie zagram w Minecrafta na 60 FPS-a. W międzyczasie przetestowałem również drugi komputer, aby zobaczyć, jak tam się sprawa miewa, no i się okazuje, że w Minecrafcie również mam 30 FPS-ów. Ogólnie ja jakimś tam Minecrafterem nie jestem wielkim, po prostu teraz akurat miałem taką fazę nagrania w Minecrafta, więc akurat robiła ta gra za takiego benchmarka, że tak powiem. No i ja temu typowi z supportu wszystkie te rzeczy opisuję, no on do mnie mówi, no dobra panie, to widać tutaj już więcej testów nie trzeba robić, widać, że karty graficzne są defektowe i że trzeba je wymienić. Co jest ogólnie straszną bzdurą i o tym się przekonaliśmy, dlatego że jeżeli mamy dwa monitory podłączone do tej samej karty graficznej i na jednym monitorze mamy artefakt, a na drugim go nie mamy, no to jest to logiczne, że to karta graficzna nie może być, to prędzej jest albo monitor, albo kabel od monitora. No ale co ja tam wiem, no i w końcu jeżeli wciskają mi nowe karty graficzne prosto z taśmy w ręce, no to ja nie będę się jakoś tam specjalnie wspierał, więc mówię mu tutaj, no dobra, to jest mój nowy adres. Oczywiście nie mówiłem mu o tym, że się przeprowadzałem, bo dalej w tym momencie myślałem, że to jest problem z przeprowadzką, że po prostu podczas transportu się karty graficzne uszkodziły. A jak wiadomo, jeżeli sami coś sknocimy, no to na gwarancję to nie idzie. W każdym razie, no on tam nic nie podejrzewał, może się przeprowadziłem, może nie, ciekawe dlaczego mi się adres zmienił, no ale karty graficzne przyszły, ja tam montuję, no i patrzę, dalej mam 30 FPS-ów. Co prawda artefaktów już nie było, więc no może tam był jakiś problem, może go nie było akurat z tym, no ale jednak dalej CS się otwierał 30-40 sekund, dalej były low FPS-y, no i sobie myślę, kurde shit, teraz do końca życia będę grał w 30 FPS-ach. Z drugiej strony sobie wreszcie pomyślałem, że będę mógł wymienić moich widzów z jakichś tam PC Master Race fagów na takich prawdziwych konsolowców, tak z doświadczeniem, więc myślałem sobie z jednej strony, że no w sumie w każdej takiej minusowej sytuacji zawsze są jakieś plusy. Napisałem do naszego kochanego typa od supportu, który jak widać zna się na PC, także po prostu karty graficzne działają super, że lepiej nie mogłyby działać, bo wiecie,
wiedziałem w tym momencie, że jeżeli to nie są karty graficzne, to jeżeli to ma być już jakiś problem oprócz sterowników, to na pewno siedzi gdzieś głębiej. A jeżeli siedzi gdzieś głębiej, to ja po prostu nie mam na to czasu, żeby to naprawiać, no i wtedy ten komputer trafiłby również na szrota, podobnie jak parę innych po prostu, i kupiłbym sobie nowy, dlatego że to jest po prostu szybciej, a ja potrzebuję komputer do pracy, obojętnie czy jest YouTube, czy moja normalna praca codzienna. A czasami takie wymiany mogą trwać jednak tam od 1 do 3 dni, a jednak przez 1 lub 3 dni, no może się coś dziać, może się coś nie dziać, zależy. No jeżeli ktoś z was prowadził własną firmę lub działaliście jakoś tam samodzielnie, to wiecie zawsze jak to jest. Jednego dnia nic się nie dzieje i w sumie możecie zniknąć sobie do jakiegoś tam iglo i sprzedawać Eskimosowi zapałki, bo czemu nie, może mu się przydadzą, a drugiego dnia jest tyle roboty, że życzycie sobie, aby zakopać się gdzieś pod ziemią, żeby po prostu was wszyscy zostawili. Sama ta sytuacja miała jednak plus, no bo teraz mam nowe karty graficzne, mówię, nówka, sztukę, więc czemu nie, no ja tam jestem w pewnym sensie zadowolony, jednak dalej pracuję sobie nad rozwiązaniem tego problemu, no i zamówiłem sobie nowy kabel do monitora. Do rozwiązania problemu zostały mi w zasadzie dwie rzeczy, albo nowe sterowniki, jakaś tam inna wersja, a jako że tam w sumie no dużo mi nie pozostało tylko czekać, albo właśnie kabel od monitora. Jeżeli chodzi o same monitory, to po prostu byłem tam naprawdę pewien, że wszystko perfekcyjnie działa, dlatego że sprawdzałem to po prostu z innymi systemami, wiedziałem, że tam na pewno tego problemu nie może być. Wiedziałem również, że jest to bardzo nieprawdopodobne, że błąd gdzieś tam leży głęboko w systemie, dlatego że przykładowo sam komputer się nie frizował, jak odpalałem sobie CS-a i 40 sekund to trwało, w żadnym wypadku, bo mogłem sobie normalnie pisać tam w konsoli, odpalać serwer lokalny i tak dalej. No i pewnego wieczoru sobie siedzę, no i sobie myślę, co robić, no bo w końcu te ważniejsze części komputera na pewno sprawdziłem lub wymieniłem i wiem, że tam na pewno nie może być żadnych problemów, więc co może być problemem w takim razie, bo jednak muszę to naprawić, bo no moi widzowie nie będą oglądali 30 FPS-ów jak w kinie albo jakiejś konsolowce. I sobie patrzę, a tu nagle wyskakują nowe sterowniki, bo wtedy akurat wychodziła Mass Effect Andromeda, nie ta nowa gierka, no i tam do tego od NVIDII zawsze wychodzą te Game Ready Drivers, żeby tam wiecie przygotować karty graficzne, sprzęt ogólnie do gierki, no to mamy nowe driversy, żeby było wszystko ładnie, pięknie. No i sobie pomyślałem, że zaaktualizuję, no bo jednak do 3 razy sztuka, wiecie, już 3 razy mniej więcej bawiłem się ze sterownikami, znaczy do tamtej pory to 2, no to teraz będzie ten 3, to może się uda. No i się okazało, że rzeczywiście się udało, ponieważ teraz wszystko znowu działa jak malina i zna, wiecie, no bo firmowe paliwo jednak, no i w sumie pomyślałem sobie, okej, to teraz jedyne co mi zostało, to odesłać moje stare karty graficzne, którym jednak nic nie było, do ludzi, którzy się najwyraźniej znają na komputerach. Nie żeby coś, bo mają w sumie spoko serwis, czemu nie, znaczy cała sprawa została rozwiązana w miarę szybko, jednak przysłali mi ten nowy sprzęt dosyć szybko, tylko czy to było rozwiązaniem problemu, no w sumie niezbytnio, prawda, no i to było takie dosyć, że tak powiem, proste, bo ja im udowodniłem, że to na pewno nie mogą być karty graficzne. W sensie, że to nie może być taka usterka hardware'owa, to na pewno, bo w sumie sprawdzałem tam na wszystkie możliwe rzeczy, czy to na pewno nie jest usterka hardware'owa, no i to na pewno usterka hardware'owa nie była. Okazało się, że to była po prostu usterka software'owa i to wszystko. Pomyślałem sobie, że się tym z wami podzielę, dlatego że to jest takie dosyć komiczne, że po raz kolejny mi się przytrafiło coś takiego, gdzie dosłownie zaginam sobie taki jakiś tech support wokół palca i idziemy dalej. No i w sumie teraz mówię, no nie będę jakoś tam specjalnie biszował, no bo nowy sprzęt to chyba dla każdego jest giciorek, nie? A skoro już rozmawiamy o nowym sprzęcie, to zastanawiam się, czy zrobić takiego giveawaya dla was, bo w sumie teraz z tej takiej całej wymiany jeszcze została mi jedna lub druga rzecz, więc ewentualnie, jeżeli jesteście zainteresowani takim giveawayem, to napiszcie w komentarzach. W każdym razie to wszystko z mojej strony, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało i zobaczymy się następnym razem, gdzie mam nadzieję komputer mi nie wybuchnie, no w sumie teraz już będę mógł nagrywać nawet Minecrafta w 60 FPS-ach, więc może nawet będzie gameplay do odcinka. W każdym razie dziękuję wam za oglądanie, zobaczymy się w następnym, żegnam się z wami ja, czyli Agis i cześć!